jest Janko Ciemu. Mistrzostw Polski wczoraj swoją drużynę, panie trenerze, prosimy. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Kiedy objawiły te nominacje, mój asystent Darek Fadalak mi mówi, luz po polsku. Próbuję tak daleko, aby Duszan Kucjak są z polskim jeszcze nie miał zdrowia. Chcę podziękować całemu kluczowskiemu zespołu, moim asystentom, piłkarzem. Myślę, że wiele trenerzy lubią piłkarzy, ale piłkarzy lubią trenerzy. Dziękuję. Podziękowanie patrzę mojej żenie za cierpliwość, za podporę, którą mam doma. Oczywiście, że bez niej są to nie stał, także pięknie wieczę się. Jest pan od września w Polsce, jeżeli chodzi o wyniki. Cór, nie ma co mówić, ale teraz będzie sprawdzian ostateczny. Czy pracuje pan w Bożów? Zobaczymy, czy pan trochę już listą gwary śląskiej. Czy trener już mógł po Śląsku? Nie, na to ekspert u nas musiał się okolę dzieci, ten jest pustki po Śląsku, ja nie rozumiem gdzieś. Dziękuję bardzo, ja witamy wszystkich bardzo serdecznie, TV Niebiescy. Jesteśmy przede wszystkim po zakończeniu sezonu Ekstraklasy 2013-2014, ale też po zakończeniu gali i rozdaniu nagród. Nie tylko mamy trzecie miejsce, ale okazuje się, że mamy najlepszego trenera sezonu 2013-2014. Pan Jan Kocjan, gratulujemy serdecznie w imieniu kibiców. Panie Janku, pierwszy sezon w Ekstraklasie, od razu taki sukces. Jak to wygląda z pana strony? Tak, ja jestem przeszczęśliwy, że sam takie ocenienie dostał. Ja to już skoro 25 lat, czasem dostał takie ocenienie wtedy jako piłkarz Czechosłowacji po Mistrzostwach Świata we Włochach, kiedy grali we ćwierćfinale, ja jestem tam najlepszym piłkarzem Czechosłowacji. Teraz ruch na trzecim miejscu na podiu, ja na podiu. Chcę tu jeszcze krótki czas, ale to bardzo wielki sukces pre mnie indywidualnie, ale oczywiście aj pre ruch, jako pre drużynę. A czy duże znaczenie ma to, że głosowali na pana, że tak powiem, koledzy po fachu, i trenerzy, i piłkarze? Tak, jest to takie, to ocenienie takie sprawiedliwe, bo są to ci, którzy się spotykamy na boisku, czy szkoleniowcy, albo piłkarze, także nic proti dziennikarzom, ale dziennikarze mają można swoje opinium, ale ci piłkarze, albo trenerzy są przy tym in media res, że są uprostred rzeczy. Jasne. Panie Janku, podsumowując jeszcze sezon, no trzecie miejsce fantastyczne, czy teraz poprzeczka pójdzie jeszcze wyżej? Jakie plany na przyszły sezon? Nie, tam jeszcze może być trochę wyżej, ale czy to jest możliwe, to teraz ciężko powiedzieć, ale ja myślę, że te cele sme si dávali postępne. Była utrzymanie się w Ekstraklasie, potem było 8. miejsce, potem sme si dali cel 3. miejsce. Także wszystkie te cele, które sme si dali, sme splnili. A ja myślę, że trzeba to brać wszystko realnie. Musimy pozerać tam, że odkiaľ ten ruch przyszedł, vlastne, że przed niedawno był jeszcze celkom dole, ale spravíme wszystko, aby sme se utrzymali w tej pierwszej 8. aj na stepný sezon. I ostatnie pytanie, bo wiadomo, już teraz urlopy, odpoczynek, ale Iwica Werdoliak na zakończenie gali powiedział bardzo jedną ważną rzecz, że trzyma kciuki za wszystkie polskie zespoły w pucharach europejskich, czyli za niedługo zaczynamy Ligą Europejską, pełna mobilizacja po urlopach. Tak, teraz piłkarze będą mieć urlop do 18, a potem zaczynamy z przygotowaniem na nowy sezon, idziemy na Obuź na Słowację, tam mamy 4 sparingi, a potem już będą puchary. I czy mogę jeszcze poprosić o krótkie pozdrowienia dla TV Niebiescy, bo to główny portal kibicowski chorzowskiego ruchu? Trochę kibicy. Ja się przyznam, są skoro każdy dzień na internetowej stronie Niebieskich, a czytam tam, czy już wywiady ze spotkań, albo aj komentarze kibiców. To ocenienie, które som dostal ja, albo aj które dostala drużyna, patrzy aj wam, kibicom u nas doma w Chorzowie. Walczyli sme spolu, walczyli sme o tretie miesto, to máme, takže tešíme sa na nastepný sezón a všetkého dobrého povodzenia. Dziękuję jeszcze raz w imieniu kibiców i w imieniu portalu.